Witam Was na moim kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić ukraiński barszczyk. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będziemy robić ukraiński barszcz. Do tego potrzebujemy biała fasolka, pomidory z puszki, tu są tak rzuciła dwa pomidorki, ziemniaczki już mam pokrojone, dwie marchewki, seller por, pietruszka, korzeń, kapusta może być włoska, może być pekińska, może być normalna kapusta, dwa buraczki, tutaj liście lawrowe, ziele angielskie, pieprz i sól. I teraz będziemy wstawiać, na razie sobie wstawimy warzywka tutaj. Będziemy właśnie tak, garnuszek wlałam 2 litry wody, przekrajamy nasze właśnie takie żeberko kupiłam, zobaczcie, bardzo dużo mięska mam. Przekrojamy sobie żebereczka właśnie między kościami i wrzucamy do wody. Wstawimy sobie garnuszek bliżej. Do tego wrzucamy liścik lawrowy, sól i ziele angielskie i wstawiamy gotować. Przykrywamy pokrywką. Doprowadzamy do wrzenia. I wtedy zrobimy mniejszy gaz do godziny czasu gotować, żeby nam nasze mięsko odpadało od kości. Teraz po godzinie czasu zobaczymy, czy nasze mięsko się ugotowało. No, idealnie odchodzi kość od mięsa. To wyjmujemy. Podzielimy mięsko na mniejsze części i wtedy rzucimy do zupki. A teraz rzucamy poran, selera, pietruszkę i pokroimy sobie marchewkę. Marchewkę kroimy takimi kółkami, a drugą marchewkę będziemy podsmażać. I teraz w tej chwili też rzucamy kapustę. To bierzemy naszą kapustkę i kroimy w taki właśnie sposób. Można robić kapustę różną. Ja akurat teraz wziąłam pekińską. Teraz my jeszcze rzucamy ziemniaczki, tylko już odcedzę od wody. I rzucamy ziemniaczki. Rzucamy kapustkę. Dodajemy jeszcze łyżeczkę soli. Łyżeczka soli, przykrywamy i ma się gotować do pół godzinki. A my tymczasem smażymy sobie cebulkę, boczek i marchewkę do zupki. Drobniutko pokroić. I smażymy do brązowego koloru. Teraz pokroimy sobie boczek, odkrajamy skórkę. I na takie małe kawałeczki. Boczek nam doda idealnego smaku, wędzonki, malutkimi kawałeczkami pokroić.
i boczek pokrojony rzucamy do cebulki, żeby się smażyło razem. Boczek z cebulką nam się smaży, a my tymczasem sobie zrobimy marchewkę na drobnej tarce, a buraczki na grubej tarce. Boczek z cebulką nam ładnie się przesmażył, dajemy tutaj marchewkę i obsmażamy do minutki. I do tego wsypujemy pomidorki. Przygniatając troszeczkę. I do 3 minut podsmażyć. Do tego dodajemy łyżeczkę przyprawy do popraw i dodajemy pół łyżeczki cukru i wyciśniemy sok z cytryny. I już jest podsmażone. Posmakujcie, czy jest dobry smak i wyłączamy. Po pół godzina zobaczymy, czy nie trzeba wyjąć już, jak nasze ziemniaczki, czy gotowe są. No, ziemniaczki już są gotowe. Trzeba wyjąć pietruszkę, seler i por. I pora wyjmujemy. Dodajemy do tego już mięsko. Rozdrobnione rozdrobiłam. Fasolkę. I buraczki, które starwa na grubych oczkach. Dobrze mieszamy. Próbujemy, czy trzeba dodać soli, czy pieprzu. Tak, trzeba dodać sól i pieprz. I do tego dodajemy z patelni to, co my smażyliśmy. I dobrze wymieszać. I na koniec do tego dodajemy jeszcze pietruszkę. Do 10 minut pogotować i wyłączyć. Nie wiem, czy wiecie, ale barszczyk jest smaczniejszy na drugi dzień niż w pierwszej. Zaraz naleję do miseczki i pokażę Wam, jak wygląda. I zobaczcie, jak niesamowicie wygląda nasz barszcz ukraiński. Jak Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.